Luxpaw z siedzibą w Morzywole koło Końskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. W niedzielę wczesnym popołudniem na stadionie w Rudzie Pilczyckiej odbyły się już 27 zawody strażacko-pożarnicze organizowane przez dwie gminy, Radoszyce oraz Supia Konecka. I chociaż zawody są jedne, to zwycięzców co roku mamy dwóch, po jednej drużynie na gminę. Tym razem najlepszymi okazali się druhowie z Rudy Pilczyckiej oraz z Jakimowic. Strażacy tradycyjnie rywalizowali w sztafecie, a następnie w ćwiczeniu bojowym. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali zaś starszy brygadier Adam Zieliński, przewodniczący, młodszy brygadier Robert Pałosz, młodszy aspirant Kamil Lisiewicz oraz młodszy aspirant Daniel Matuszewski. To przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich. W sędziowaniu pomagali także komendanci gminni, którzy pełnili funkcje startowych. Łukasz Janiszewski z Radoszyc i Mateusz Zając z Supi Koneckiej. W sumie w rywalizacji udział wzięło 7 drużyn pożarniczych, 3 z gminy Supia Konecka i 4 z gminy Radoszyce. Wystartowała pokazowo także młodzieżowa drużyna pożarnicza z Rudy Pilczyckiej. Po przeliczeniu czasów okazało się, że najlepszymi w gminie Supia Konecka są druhowie z OSP Ruda Pilczycka, którzy osiągnęli czas 110,9 sekundy. Z kolei najlepszą drużyną podczas zawodów sportowo-pożarniczych z gminy Radoszyce okazało się OSP Jakimowice z czasem 84,9 sekundy. A szczegółowe wyniki znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Do druhów z najlepszymi życzeniami przemówili wójt gminy Supia Konecka Robert Wielgopolan, starosta konecki Grzegorz Piec oraz prezes Związku OSP w gminie Radoszyce Wiesław Basiak. Serdecznie gratuluję tak naprawdę wyszkolenia i sprawności. Przyda wam się nie tylko w waszym działalności w OSP, ale również w życiu prywatnym. No cóż, no okazało się, że gospodarze dzisiaj nie byli zbytnio gościnni, zabrali pierwsze miejsce. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i do zobaczenia na następnych zawodach. Po raz 27. Sąsiedzi się szanują. Szanuje się straż z terenu miasta i gminy Radoszyce z sąsiadami z terenu gminy Supia Konecka. 27 raz naprzemiennie takie zawody odbywamy. Nie ma tutaj w tych zawodach przegrany. Są sami wygrani. Oprócz wspomnianych w wydarzeniu uczestniczyli też inni przedstawiciele władzy. Wicestarosta Jarosław Staciwa, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Radoszyce Jacek Zaleśny, zastępczyni wójta Supi Anna Kołodziejczyk.